Kozłowski, drugi trener. Szymon Słodczyk, trener przygotowania fizycznego. Bartłomiej Łuczakowski, statystyk. W sztabie jest jeszcze fizjoterapeuta Radosław Krowiak, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji koszykarzy na wózkach, gdzie również znalazł się w sztabie szkoleniowym. Panie trenerze, prosimy o kilka słów. Dzień dobry, ja nie jestem Polak, jak wiecie, tak ja przepraszam za tą gramatykę, panie prezydencie. Wiedziałem, że pan prezydent już wideo nakręcił, jak kapitan rozmawiał, także już cofnąć nie możemy. A tak jak Mario powiedział, jeszcze raz, będziemy walczyli, trzymajcie nam kciuki, postaramy się naprawdę grać dobrą siatkówkę. Sami widzicie, że ten zespół już się na 70% zmienił. Dziękujemy miastu, prezesowi klubu, że właśnie dał nam możliwości finansowe i w ogóle warunki, które są naprawdę dobre. Spróbujemy ten zespół przygotować jak najbardziej, jak najlepiej do ligi. Liga będzie ciężka. Sami widzicie, Polacy tak sami chcieli wygrać. Wczoraj Słowacji, 3 dni temu, tak samo przegrali. A Czesi, nasi bracie, knedliczki, wygrali i walczą dalej. Francuzi, faworyci. Także nam to dała jeszcze bardzo większą wiarę, że taki zespół jak Czesi wygrali z Francuzami. Mam nadzieję dzisiaj z Niemcami, bo jestem trochę Czech. Tak Bielsko-Biała tak samo może od pierwszego meczu pokazać Rzeszowu, jaka jest, a co jest z nas, a jaka będzie w ogóle ta sezona. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, a trzymajcie nam kciuki.